Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Cesara, witam Państwa. Naszym gościem jest Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie prezesie, trudno mi ukryć wzruszenie, bo okazuje się, że jest ktoś i jak słyszałem, również tak jest w rzeczywistości, komu zależy autentycznie na realizacji umowy społecznej dla górnictwa. No wielu osobom zależy, wielu podmiotom na realizacji tej umowy społecznej, no, wszystkim sekretariuszom. No, wiadomo, dlatego od roku nic się w tej sprawie nie wydarzyło, ale Polska Grupa Górnicza zamierza otworzyć fabrykę błękitnego węgla. Co to jest ten błękitny węgiel przede wszystkim, gdyby pan wytłumaczył słuchaczom? Prace, a to właśnie jest ta umowa społeczna. No właśnie, umowa społeczna przewidywała wykonanie dokumentacji albo przygotowanie do projektu węgla niskoemisyjnego, czy niżej emisyjnego, niskoemisyjnego, który miałby być dedykowany do gospodarstw domowych. To znalazło się w umowie społecznej, dlatego że musimy pamiętać czas, kiedy ona była zawierana, więc kompletny brak finansowania, możliwości finansowania tego typu inwestycji, wszystkiego, co było związane z węglem na rynkach finansowych, i stąd bardzo duża wola i bardzo duży akcent strony społecznej na to, żeby ta inwestycja się tam znalazła. Panie generalnie prezesie, PGG w ramach wykonania pierwszej części wykonało i kończy feasibility study, czyli przygotowanie, gdzie taka inwestycja mogłaby być zrealizowana. No i gdzie taka inwestycja mogłaby się zrealizować? Jak przekażemy i pokażemy te dokumenty stronie społecznej, tam to przegadamy, to wrócimy do tego, żeby publikować to i podawać to szerzej do wiadomości publicznej. Dwie lokalizacje są podane. Na Śląsku. Możliwe do zrobienia. Tak, oczywiście, że na Śląsku. Na terenie byłych obecnych kopalń? Założenie było takie, żeby wykorzystać tereny kopalniane, czyli tereny kopalń i tereny, bo tam to trzeba połączyć i z źródłem ciepłowniczym, czyli wykorzystaniem energii cieplnej, której dużo przy tym procesie występuje. No i wtedy i dostępność węgla, czyli po to, żeby skrócić ciągi logistyczne, więc jak najbardziej tereny kopalń. No to wie pan, na większość takich inwestycji różnych to Kurpiński się pojawiał zawsze jako miejsce realizacji inwestycji różnych. Makoszowy, zamknięta kopalnia. No, powiem negatywnie, żadne z tych 200 miejsc, bardziej te, które są aktywne i które dzisiaj funkcjonują, metodą eliminacji, nie ma pan czasu, żeby dochodzić. Nie ma czasu, ale dobrze, w tych dwóch miejscach na pewno nie. Panie prezesie, możliwości produkcyjne takich zakładów, instalacji, to z tego, co usłyszałem, 500 000 ton rocznie, to nie wystarczy chyba dla miasta Rybnik. Ale to wystarczy już do tego, żeby przy odpowiednim produkcji, czyli zmieszaniu z innymi z natury niskoemisyjnymi, niżej emisyjnymi, czy o dobrej jakości węglach produkowanych przez Polską Grupę Górniczą, dostarczyć dużo lepszy produkt na rynek. I tak to się zadziało, ponieważ Karolinka, czyli ten nasz produkt, właśnie był produktem, który w pierwszej fazie poprzez zmieszanie węgla niskoemisyjnego z naszymi węglami dał ten efekt. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Cesara, witam ponownie. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, jest z nami po raz drugi. Pana i Państwa witamy. Panie prezesie, to jeszcze raz, 500 000 ton rocznie. To jest w ogóle taka startowa zdolność produkcji tego niebieskiego paliwa, niebieskiego węgla, czy docelowa? Panie redaktorze, może tak. Te pierwsze wielkości, które się pojawiały, one wynikały z umowy społecznej. Tam były wpisane dwie instalacje. Te instalacje mają swoje ograniczenia fizyczne w postaci możliwości dobowego i przez to i rocznego wyprodukowania ilości tych paliw. Pewnie te docelowe zapotrzebowanie zostanie określone przez rynek, przez jakby zapotrzebowanie samego rynku. No pan widzi, dlatego, jakie zapotrzebowanie na rynku, jak otworzyliście sklep dla odbiorców indywidualnych. To, co generalnie 20 kilka dni temu zrewidowało się pogląd na bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego rzeczywiście jakby musimy poczekać i zobaczyć, jak w perspektywie średniej i długoterminowej to zapotrzebowanie będzie wyglądało. No na pewno możemy mówić o tym, że węgiel wrócił jako paliwo przejściowe. Do tej pory to nie było możliwe, co też zmienia sposób patrzenia na
na węgiel, na to paliwo. To prawda. No, z całą pewnością. Natomiast to jest, czy to jest, zakładając, że te aha, po pierwsze, mieszacie ten węgiel, czy zamierzacie mieszać z takim standardowym węglem? Między innymi I on nadal zachowuje, przepraszam, 15% takiego... ale poprawia jakość produktu finalnego, końcowego, prawda? No bo to można robić na dwa sposoby, dostarczać go bezpośrednio tak, jak on jest, do instalacji. Natomiast można również dokonać procesu zworkowania, zapakowania i przygotowania produktu, który jest lepszy jakościowo w stosunku do tego, który klasycznie produkuje Polska Grupa Górnicza. To już są formy typowo handlowe, które później będą na rynku stosowane. No tak, tylko czy produkt, który będzie zawierać ledwie 15% tego ekologicznego, bezdymnego paliwa, to faktycznie będzie miał na tyle poprawione parametry, że na przykład, nie wiem, w takim rybniku, gdyby wszyscy zaczęli palić nim w piecach, to zniknie smog? Panie redaktorze, na pewno jest to pierwszy krok do tego, żeby z tego paliwa lepiej skorzystać. Gdyby można było sfinansować i realizować te inwestycje w większym zakresie, bo pamiętajmy, dalej jesteśmy w przestrzeni, jeszcze nieodwołanej, kiedy inwestowanie w tego typu przedsięwzięcia odbywa się z środków własnych, bo dalej nie wolno finansować tego z środków, albo nie wolno. Trudno jest to finansować z środków zewnętrznych, trudno jest to finansować długiem, środków bankowych, co dalej idzie ubezpieczać. W związku z powyższym, panie redaktorze, pyta pan o stan, w którym jak zawieraliśmy umowę społeczną, strona społeczna domagała się wpisania tych dwóch inwestycji. Zostały wpisane te dwie inwestycje z założeniem, że one zostaną... Czyli dwie instalacje. Dwie instalacje z założeniem, że one zostaną sfinansowane, dwie, trzy instalacje zostaną sfinansowane z środków własnych, czyli znajdą się w jednym z miejsc rządowych kapitał albo capex, jak to mówimy na to, żeby to zrealizować. Mówimy o tym stanie, a dzisiaj mówimy po tym czasie roku, albo po ostatnich 20 dniach o pewnej rewizji tego stanu. Z całą pewnością. A ile to będzie kosztować? Ile taka inwestycja kosztuje? To są rząd wielkości zależne od wielkości około 150-200 milionów, jeżeli chodzi o samą... Jedną instalację. Jeżeli chodzi o instalację, które panie prezesie, tyle to by na... Więcej to wy na podwyżki wydajecie. Panie redaktorze, no to nie są małe pieniądze, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne. Kiedy jeszcze? To jest około 3 lat, jeżeli chodzi o samo wybudu, 2-3 lat, jeżeli chodzi o samo przygotowanie, bo mówimy o decyzjach środowiskowych. Czyli 2025 rok, coś takiego mogłoby... Gdyby to wszystko poszło, udało się nam zrealizować, to jest około 3 lat. 3 lata to byłby dobry okres na to, żeby... Znaczy, panie prezesie, jedyna uwaga jest taka, że gdyby to odbyło się 3 lata temu na przykład, albo 4 lata temu, co na co możliwości były i zupełnie inne, to dzisiaj być może i nawet przy okazji umowy społecznej z zupełnie innej pozycji rozmawialibyśmy także z Komisją Europejską. Super temat, super, że go pan porusza, tylko jeszcze 3 lata temu to mieliśmy co pół roku regulację Komisji Europejskiej, która w sposób istotny ograniczała możliwości wykorzystania węgla, czyli Komisja zgadzała się na każde wykorzystanie węgla poza Europą i za tym szły regulacje. W związku z powyższym 3 lata temu mówiliśmy o praktycznie braku możliwości akceptowania tego typu przedsięwzięcia. Inna pozycja negocjacyjna, mając coś takiego, mając dowody w ręku, że można robić to w sposób przynajmniej przejściowy, jak to pan powiedział, też być może wyglądałoby to inaczej. Wie pan co, z naszej perspektywy. Panie redaktorze, wracamy do tego. Zakaz. No przecież wszystkie regulacje zmierzały do tego, żeby wybudować energię odnawialną, a paliwem przejściowym miał być gaz. Jeszcze raz powtarzam, gaz. A żaden węgiel miał nie wchodzić w rolę. Stąd się wzięła sama umowa społeczna i stąd się wzięły sama regulacyjność czy regulacje w tym zakresie. Panie prezesie, czy patrząc na ten sklep, który uruchomiliście w PGG, to tak, nie wiem, no, warto kupować na następną zimę już węgiel? Patrząc na zainteresowanie, to tak na początku, to jak o 18 rzuciliście, to warto o 18.05 nie było po co zaglądać do tego sklepu. Panie redaktorze, to...
to tak, węgiel przede wszystkim jest w sprzedaży ciągłej. On jakby każdego dnia jest wystawiany na półkę, z którego można nabyć. Oczywiście nie ma dostępności węgla w takiej ilości, żeby zaspokoić wszystkich klientów, ale popatrzmy na działanie. A działanie było oto takie, wskutek wybuchu wojny i wszystkiego, co zadziało się na rynku, zadziałały też elementy o charakterze spekulacyjnym, które wywołały cenę powyżej 2000 zł za tonę. Czyli 3 razy drożej w sklepach detalicznych to była... To była dwa razy drożej. Grubo ponad 2000, kiedy wy sprzedawaliście poniżej... 850, 900 zł, tak. Poniżej 1000, więc pojawiała się cena dwukrotnie wyższa u klienta. To jest spekulacja. Dwukrotnie wyższa. No to jest trudna cena generalnie do zaakceptowania, kiedy 100 okay. zł wynosi koszt transportu wiele punktów. W związku z powyższym... Panie, a ten Blue Call jeszcze, przepraszam, że przerwę. Chwilę. W związku z powyższym... Jeżeli chodzi o samo PGG, to w ciągu, proszę pana, kilku dni zostały poszerzone funkcjonalności naszych sklepów po to, żeby tam wystawić węgiel dla gospodarstw domowych w ilości po 5 ton i umożliwić jego sprzedaż. To była gigantyczna praca. Co do tego pojawiły się uwagi, co do których pan mówi, ale są fundamentalnie niezasadne. Związkowcy podobno mówią, że za tanio sprzedajecie. Fundamentalnie niezasadne. To te, natomiast te uwagi, tak? Fundamentalnie niezasadne, dotyczące właśnie tych dostępności, braku zadowolenia, dlatego że ci sami klienci mieli alternatywę w postaci 2000 zł. Jeżeli chodzi o sam rozwój, to niech pan zauważył, że w 2016 roku PGG przez sklep sprzedawało 5000 ton. W tym roku plan zworkowanego węgla to jest ponad 200 tysięcy ton, czyli to jest kompletna zmiana, a do tego jeszcze dochodzi węgiel luzem, który został ostatnio zaoferowany. I trzeci element to jest też ochrona, jeżeli pan mówi o związkowcu nawet w średnim terminie, bo pojawienie się tego typu cen, one są fajne dla tych, którzy zarabiają, mówiąc kolokwialnie, tu i teraz tą marżę, natomiast to w konsekwencji zabija rynek docelowy, no bo ludzie, którzy i klienci, którzy będą musieli zapłacić 10, 11, 12 albo kilkanaście tysięcy za ogrzanie domu, będą szukać jakiegokolwiek innego źródła po to, żeby je w krótkim terminie zmienić. W związku z powyższym, z tych wszystkich powodów, to działanie było, ono było bardzo jakby konieczne i mega szybkie, bardzo szybkie, no jakby ktoś, kto ma świadomość, co to znaczy przerobić system informacyjny, żeby przygotować sprzedaż internetową w tak krótkim czasie, na pewno to doceni. Panie przewodniczący, oni zadowoleni są zawsze. No dobrze, wracając jeszcze do, tylko na sekundę do tego niebieskiego węgla. Jego cena, bo kiedyś problemem była jego cena, prawda? To znaczy, wydawało się, że ta cena w okolicach 1000 zł jest po prostu za wysoka, żeby się opłacało po prostu to przedsięwzięcie na rynku również. Dzisiaj okazuje się, że ta cena jest całkiem konkurencyjna, patrząc na to, jak pan mówi, ta spekulacja wywindowała ceny na rynku. To jeszcze raz wracamy do kiedyś, a kiedyś to było około kilka miesięcy temu, żeby już nie powiedzieć kilka tygodni. Założenie było następujące. Gaz z Rosji zawsze będzie tani. Skoro gaz z Rosji zawsze będzie tani, to nie mamy się co zastanawiać nad węglem, ponieważ nie jest to alternatywne i nie jest to konkurencyjne źródło energii. Więc w tym zakresie, jak w 2019 roku przedstawiałem właśnie w budynku komisji uzależnienie Europy od paliw kopalnych z kierunku rosyjskiego, to komentarz był taki, że to nie ma znaczenia. W tym momencie nie bazowano na liczbach, nie bazowano na tym ogromnym uzależnieniu jednego kierunku, nieważne jaki on w tym momencie ważny, w jakim jest. Bardziej to przypominało związek wyznaniowy niż generalnie wspólnotę polityczną, która działa w oparciu o pewne dane liczbowe, a między innymi o prawo popytu i podaży. Panie prezesie, no to wy wysłaliście taką swoją Ewangelię do 2049 roku. No wie pan, duży... Wygląda na to, że to jest jeden z najrozsądniejszych dokumentów, ponieważ uwzględniał i bezpieczeństwo energetyczne, uwzględniał zmiany, które mogą nastąpić na rynku i uwzględniał osłonę tego rynku. Dobra, pracy, no rozumiem. Tylko związkowcy dzisiaj mówią do zrewidowania. Tylko co tu rewidować, jeżeli to jest perspektywa 30 lat prawie? Wie pan, pojawiają się różnego rodzaju poglądy na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie, to tu, żeby to źle nie zabrzmiało, ten przekaz główny był taki, że tą umowę należy i program zostawić, ponieważ widzimy, że w najbliższych kilku lat ta sytuacja dla węgla na pewno się poprawi, natomiast już w dłuższej perspektywie to może wyglądać bardzo różnie. Jesteśmy ostrożni. Główny, czyli co? Czyli nie wiem, jakiś kompromis, czy to jest zdanie PGG i zdanie, nie wiem, rządu na przykład?
Nie, mówimy tutaj o tym, że nikt na tą chwilę nie mówi o zmianie umowy społecznej, nikt nie mówi o zmianie dat. Wszyscy raczej mówimy o tym, żeby to proces notyfikacyjny zakończyć, żeby go przeprowadzić, żeby go zakończyć, a zmiany będą następowały pewnie okresów takich najbliższych, kiedy no, w miejsce zmniejszającego wydobycia to z powodów jakby oczywistych, naturalnych, geologicznych. Trzeba zrobić wzrost wydobycia po to, żeby zaspokoić potrzeby rynku w energii jako taką. Za moment o to jeszcze zapytam, ale czy będzie drożej generalnie z węglem na przykład na tym rynku odbiorców indywidualnych? Znaczy, wie pan co, no staramy się, żeby drożej i specjalnie drożej na tym rynku indywidualnym nie było, bo też nie chodzi nam o to, żeby negatywnie oddziaływać na swój własny rynek. Sam rynek surowców i sam rynek energii jest bardzo na tę chwilę niestabilny, bo widzimy, co dzieje się z poszczególnymi paliwami. Generalnie one cały czas rosną. To jest zaburzenie wywołane wojną. Natomiast ja też myślę, że my jesteśmy jakby w Europie już w fazie, kiedy my powinniśmy w sposób ogromny oszczędzać energię, bo ona jest coraz droższa i na wiele rzeczy nas po prostu jest już nie stać, bo dalej próbujemy żyć tak, jakby się nic specjalnego w systemie energetycznym europejskim... To znaczy oszczędzać energię? Korzystać mniej z wszystkiego, co nas otacza. Środków transportu, mniej spalanego paliwa, mniej zużywanej energii. W szerokim rozumieniu zresztą Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała kilkupunktowy plan, co możemy zrobić wokół siebie, żeby tej energii było potrzeba. Panie prezesie, czy nasze górnictwo, to, które pan dzisiaj tutaj reprezentuje, jest w stanie skorzystać na sankcjach wobec Rosji? Czy pamiętajmy o tym, że infrastruktura, która była dotykana procesami restrukturyzacji polegających na likwidowaniu kopalń, to te kopalnie są zlikwidowane. No, na dzisiaj jest kopalnia Makoszowy i nikt stamtąd węgla już nie wyciągnie. Jest kopalnia, bo to jest kopalnia zlikwidowana. To już pozamykane. Jest kopalnia Krupińska, którą pan wymienił. Jak mówi Jerzy Markowski, 140 milionów ton węgla udostępnionego. Infrastruktura została zlikwidowana. No miejmy z tego świadomość, z tego Krupińskiego też już nikt tego węgla nie wydobędzie. Natomiast z bieżących, jakby z takiego tak skomplikowanego podmiotu, jak kopalnia czy zespół kopalń, które cały czas są w procesie ograniczania, odtworzenie mocy produkcyjnych to są miesiące albo i lata, a w wielu miejscach to jest to niemożliwe, bo po prostu my zmieniając i kierunki eksploatacji, możliwość, jakby zamknęliśmy sobie co do tego drogę. Więc jeżeli chodzi o samo zwiększenie wydobycia, ono jest możliwe w zakresie miliona, 1,5 miliona ton rocznie. Od teraz, tak? Przy bardzo dużej ilości środków i finansowych i starań, które są podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost, który miałby dotyczyć kilku milionów ton, to on jest, jeżeli nie niemożliwy, to bardzo trudny, bo to są procesy inwestycyjne na wiele lat. Zresztą o tym mówiliśmy, że podchodzenie i jakby to podejście w stosunku do asetów, czyli aktywów górniczych, ono musi być bardzo, bardzo ostrożne, ponieważ ograniczenia i wyłączanie, a strona związkowa o tym najwięcej mówiła, bo zamykanie jest stosunkowo proste, ale odtwarzanie tego, tych możliwości jest już bardzo trudne, czasochłonne i przez to również kosztochłonne. No to ile czasu, ile pieniędzy trzeba, żeby pokryć to zapotrzebowanie, które będzie rosnąć zapewne w obliczu możliwego embarga? Na pewno część tego zapotrzebowania będzie realizowane importem, bo pamiętajmy o tym, że tylko węgiel z kierunku wschodniego to jest około 9 milionów ton, więc bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby w ciągu 2 lat krajowe spółki wszystkie pokryły tą różnicę. Bo jak tak mówię, one były dokładnie w odwrotnym procesie, zwłaszcza ta największa, bo dokładnie zgadza w odwrotnym się. Procesie. Ale jest jakiś czas, proces inwestycyjny, który umożliwiałby zasypanie tej dziury własnymi siłami, czy to jest już absolutnie niemożliwe? Do tej wielkości myślę, że to będzie bardzo trudne, żeby uzupełnić ten brak. Natomiast stąd aktywności importowe państwa polskiego, ale stąd też pamiętajmy, bo bądźmy tutaj rozsądni i z taką głową dosyć chłodną w tym procesie, wytwarzają się ciągi logistyczne, bo ciągi dostaw będą się wytwarzać i ropy, i gazu z innych części świata. Alternatywne, więc jakby w terminie 3, 4, 5 lat pojawi się te paliwa, albo i szybciej pojawią się te paliwa gazowe z innych kierunków. A w których miejscach wy jesteście w stanie tak
w miarę szybko i bezboleśnie zwiększyć te moce produkcyjne? O tę ilość, o której pan wspomniał. Wie pan co, to są kopalnie, które są najlepiej przygotowane, rozcięte ze złożami, między innymi kopalnia Ziemowit, między innymi kopalnia Bolesław Śmiały. To są kopalnie, które mają te możliwości głównie, jako główne. Na innych oczywiście się to odbywa, ale nie już w takim zakresie. Na kopalnia ROW to tak tylko zwracony jest cały czas bardzo mocno obciążona, bo ona cały czas bierze na siebie, albo ma na sobie ciężar obsługi klientów, w zasadzie całego rynku, od gospodarstw domowych po energetykę. A jest powrót, pańskim zdaniem, do takich historii jak Imielin na przykład? To wszystko będzie zależało od przebiegu zdarzeń, bo pamiętajmy, bo jaki jest dzisiaj stan faktyczny? Apelowanie z różnych stron o odcięcie od rosyjskich dostaw i gazu, proszę pana, przez Nord Stream płynie więcej niż przed wojną. Więc elementy płynie więcej niż przed wojną. Proszę zobaczyć bieżące przepływy. One są ogromne. Więc z jednej strony mówimy o tej separacji od paliw wschodnich, a z drugiej korzystamy z nich jako Europa. No, Polska chyba jest drugim importerem rosyjskich surowców w Europie. No i teraz mamy taki stan, w którym my tworzymy scenariusze i w tym trudno nam jest przewidzieć przyszłość, bo co będzie bo trudno wyobrazić sobie też scenariusz odwrotny, że to Rosja odetnie Europę od surowców i wtedy ta zmiana będzie kompletnie inna. Na dzisiaj jest to ogromny stan niepewności, ogromne poszukiwanie innych paliw, innych dostaw, ale patrzmy na to tak, że po świecie pływa miliard ton węgla i nagle przekierowanie kolejnych 100 milionów lub więcej do Europy wymaga nie tylko wydobycia tego węgla, a procesy są bardzo podobne. Tam trzeba rozpocząć procesy inwestycyjne. Zasada jest taka sama. Przygotować ten węgiel, załadować i przewieźć. Więc do tego trzeba mieć jeszcze statki, bo ten węgiel pływa. On obecnie pływa na kierunkach azjatyckich i to dotyczy wszystkich innych. No, fajne są te aktywności dotyczące portu LNG, o których mówią głównie Niemcy, tylko to się buduje kilka lat. I w tym miejscu wielkie słowa uznania dla świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego za Świnoujście, za nasz port gazowy. To gdyby nie to, to przecież dzisiaj byłby dramat. To nie moglibyśmy w ogóle mówić o w ogóle jakich minimach bezpieczeństwa energetycznego. Panie prezesie, to zależy, gdzie spojrzysz, bo to tyle orderów przypięliśmy za to, że wie pan. Ale co do tego nie ma wątpliwości, co do tej jednej. Czy wy będziecie jeszcze, a propos tego zwiększania mocy ewentualnej produkcyjnej, mieli kim fedrować, albo w ogóle funkcjonowania w tej perspektywie 2049, mieli kim fedrować, biorąc pod uwagę, że nie wiem, ostatnia klasa górnicza na Śląsku to się kiedy otworzyła 2-3 lata temu? Panie redaktorze, dziękuję, że nas pan wspiera, no więc przypomnę w ramach tego wsparcia, że my cały czas mówimy o pewnej racjonalności, rozsądku podejścia. Jeżeli ktoś będzie po to został rozsądnym podejściem, po to przyjęliśmy program społeczny, ten program, czyli umowę społeczną, po to, żeby zarządzanie było uporządkowane. Jeżeli będzie uporządkowane, poradzimy sobie z problemami kadrowymi, ale jeżeli ktoś będzie, albo jeżeli środki zewnętrzne, albo okoliczności zewnętrzne będą zmniejszały wydobycie o 1/4 rok do roku, później będzie zwiększenie wydobycia najlepiej o 1/4 rok do roku, to absolutnie nie jest działanie, które może zaaprobować górnictwo węgla kamiennego metodą głębinową, bo się nie da. Panie prezesie, to wie pan, ze skargą to tam do ministra Sasina, bo to... Ale to nie jest skarga do ministra Sasina, ponieważ my byliśmy pochodną tego, co się działo, przypominam, grudzień 2020 roku i szczyt Unii Europejskiej mówiący o kolejnym Fit for 55, kolejny cel emisyjny. Mhm. Ceny uprawnień, które sięgały 90 euro, głupota polegająca na tym, że uprawnieniami mogły handlować instytucje finansowe, ogromny wzrost. Polski rząd na wszystko to się zgodził, jedna trzecia tych uprawnień emisyjnych trafiły w ręce instytucji finansowych. Głupota. Polski rząd na wszystko to się zgodził, ale to jest jeszcze temat na kolejną, jeszcze dłuższą rozmowę. Zapewne ostatnie pytanie, czy PGG, podsumowując to wszystko, jest w stanie zarobić na między innymi sankcjach wobec Rosji, między innymi
pewnym renesansie węgla, przynajmniej w czasie przejściowym. PGG jest w stanie bardzo mocno poprawić wynik i poprawia ten wynik. Renegocjujecie umowy z PGE, to karma wraca chyba, co? Bardzo mocno poprawić wynik, który wynika z tej sytuacji, ale pamiętajmy jednak o pewnych zaszłościach, które nas spotkały w okresach przeszłych. Ten dług jest dalej w naszym portfolio i nim trzeba zarządzić, a w zasadzie go częściowo spłacić, częściowo umorzyć i trudno jest mówić o przywróceniu takiej pełnej rentowności na tych aktywach jako całość. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Do miłego dnia, do zobaczenia. Również i usłyszenia. Miłego dnia, miłego tygodnia.